Już 30 lat minęło. W sobotę 23 stycznia zespół taneczny Bursztynki obchodził swoje 30-lecie. Z tej okazji w hali sportowej zespołu szkół ponadgimnazjalnych nr 2 odbyło się widowisko baletowe pod tytułem Dziadek do orzechów. Za choreografię, reżyserię i kostiumy odpowiedzialni byli Celina Pacenowska oraz Sebastian Białobrzeski. W przedstawieniu wzięli udział zarówno ci bardziej doświadczeni, jak i najmłodsi członkowie Bursztynków. Po występie wielu przybyłych gości gratulowało i wręczało prezenty pani Celinie, która od samego początku nadzoruje pracę całego zespołu. Dzisiaj 30-lecie zespołu Bursztynki. Jakie emocje towarzyszą pani przy tym wydarzeniu? W tej chwili myślę, że już emocje minęły. Największe emocje to były przed naszą premierą. Po prostu przygotowania trwały naprawdę bardzo krótko, a dzieciaki uważam, że dały z siebie wszystko i jestem z nich bardzo dumna i zadowolona. A jak właśnie wyglądały przygotowania do takiego występu? Ile zajęły czasu? Powiem, że niewiele. Po prostu od sierpnia zaczęliśmy robić niektóre scenki, potem partie solowe, grupowe, potem krótka przerwa, dzieci chorowały i tak dalej. Szczerze mówiąc, tydzień czas. A jak to jest trenować właśnie te najmłodsze dzieci? Jak to jest uczyć ich tańca? Po prostu małe dzieci należy zacząć od zajęć rytmicznych. W formie zabawy uczyć niektórych kroków i wtedy najbardziej to im wychodzi. Jeśli miałaby pani tak powspominać te wszystkie 30 lat, to które momenty wspomina pani najlepiej? Ja uważam, że wszystkie lata mają coś do siebie. Ja po prostu pamiętam, pisałam nad pracę licencjacką, magisterską, wszystko związaną z zespołem właśnie Bursztynki. I w każdym roku działo się coś innego. A to po prostu ten rok jest po prostu bardziej taki jakby bogatsze wydarzenia, wyjazdy, no i w ogóle spektakle są coraz bogatsze. A jeśli miałaby pani pomyśleć o największych sukcesach zespołu? Uważam, że trzecie miejsce na międzynarodowym festiwalu we Włoszech. No i tak na koniec słyszałem również, że szykuje się wyjazd do Japonii. Tak, oczywiście pani Maria Seibert z zespołem Balbiny dostała zaproszenie. My też idziemy jako zespół taneczny i już po jubileuszu zaczynamy nasze próby do Japonii. Nazywam się Sebastian Białobrzeski, przyjechałem z Gdańska i jestem współreżyserem, współchoreografem dzisiejszego wydarzenia. Poszło lepiej niż oczekiwałem, także jestem dumny naprawdę z dzieciaków, tych najmłodszych i młodzieży starszej. Także wydaje mi się, że nie jest łatwo zaprezentować pełny spektakl w dwóch aktach, tak, w technice baletowej. Także naprawdę dzieci dźwignęły temat. Jeśli chodzi o interpretację i tę grę aktorską, ruch sceniczny, a także technikę, jaką jest taniec klasyczny. A od kiedy współpracuje pan z zespołem Bursztynki? Jak to się wszystko zaczęło? Może tak powiem, Bursztynki obchodzą dzisiaj 30-lecie, a ja obchodzę, tak w cudzysłowie, 17-lecie, czyli znamy się już tam sprzed 2000 roku i poznaliśmy się na harcerskim Międzynarodowym Festiwalu w Kielcach, ponieważ okazało się, że Bursztynki są z Malborka, ja jestem z Gdańska, więc sukcesywnie przez te ostatnie 17 lat przyjeżdżałem, prowadziłem warsztaty z Bursztynkami. No i ostatnio, pół roku temu, zostałem zaproszony do realizacji właśnie tutaj choreograficznej Dziadka do orzechów. A co pan sądzi o tych najmłodszych uczestnikach dzisiejszego występu? No ja powiem krótko, powiem tak, że generalnie w ogóle jest taka tendencja, że ten wiek się obniża. Kiedyś dzieci, które zapisywały się do zespołów, były od 6 roku życia, od 7. W tej chwili już to jest 5 rok życia, a pani Celinki w Bursztynkach były na warsztatach, widziałem nawet 4,5-latki, także to jest chyba jakiś ewenement na skalę tutaj krajową. Jak by pan podsumował, jak pan ocenia pracę pani Celiny przy zespole Bursztynków? Pani Celina, tak według moich obserwacji kilkunastoletnich, jest to taka dobra mama, mama, która kocha wszystkie dzieci, mama, która ma wielką pasję do tańca, do pracy, do tego, co wykonuje i wielkie serce w to wszystko wkłada. Także daj wszystkim takiej pasji, takich emocji, takiego ducha, takiego dobrego serducha.
Dzień dobry, nazywam się Agnieszka Kasperska. Agata Pesta. Co powiecie o dzisiejszym występie? Czy wszystko poszło tak, jak było zaplanowane? Było to dla nas bardzo ważne wydarzenie, jako że było to 30 lat naszego zespołu. Można powiedzieć, że już od najmłodszych lat uczestniczymy właśnie w zajęciach u pani Celinki. To tu dużo mówić. Myślimy, że wyszło wszystko tak, jak być powinno. Dałyśmy z siebie wszystko, jak i cały zespół. Czy wiadomo, że były jakieś tam drobne usterki, ale mi się wydaje, o tym się nie mówi, więc nie, no wydaje mi się, że było naprawdę dobrze. A jak się zaczęła wasza przygoda z brusynkami i ogólnie z tańcem? Co najbardziej was w tym fascynuje? Moja przygoda zaczęła się już jakieś 17 lat temu, kiedy byłam małą dziewczynką i w sumie było to przez przypadek, bo na początku miałam śpiewać, ale zajrzałam do sali, gdzie prowadziła zajęcia właśnie pani Celinka, zobaczyłam piękny szpagat u pewnej dziewczynki i od tego się zaczęło i tak mnie to pociągnęło i zostałam do tej pory. U mnie tak, żeby to przypadek, moja mama studiowała razem z panią Celinką i przyprowadziła mnie na pierwszą próbę i tak jakoś zostało. A co możecie powiedzieć o współpracy z panią Celiną i ogólnie z całą grupą bursztynków? Ja mogę powiedzieć bardzo dużo, jest to wspaniała kobieta. Większość, myślę, że cały zespół traktuje ją jako drugą matkę. Myślę, że wszystkim podobają się zajęcia i to, że pani Celina oddaje nam całe serce. No i dlatego też tu jesteśmy, tak? Oprócz tego, że nauczyła nas tańczyć, to nas bardzo dobrze wychowała. Tak jak Agnieszka powiedziała, jest naszą taką drugą matką. Zespół na kaczce, bursztynki, nawet się wziąłem do Orzeszki.